Dzisiaj wracamy do pecu. I nawet nie wieje teraz. Opuszczamy rejon Domu Śląskiego. Idziemy podobnie jak wczoraj w kierunku Lucznej Budy, ale później będziemy już modyfikować wczorajszą trasę. Po tamtej stronie Karkonoszy ciutka gorsza pogoda. Miejmy nadzieję, że te chmury do nas tutaj nie będą dowiewać. Śnieżki nie widać, więc nie ma problemu z opuszczeniem tego rejonu. Ale się nam teraz Śnieżka schowała. Co jakiś czas tam wychodzi za tych mur, ale na razie tylko kolejka widać, no i nic poza tym. Kawałek kapliczki. I kawałek kapliczki właśnie. Pokonujemy podesty nad torfowiskiem Roszeleniszczem. Luczni Buda. Po 24 godzinach nic się nie zmieniła. Tylko pogoda trochę się zmieniła. Śnieżka tam się co chwilę przychmurzy, odchmurzy. A teraz właśnie się w ogóle zachmurzy. Ale my tu mamy lepszą pogodę. Teraz tam szmarujemy tym asfaltem do góry. Pokonujemy chyba jedno jedyne podejście w kierunku kapliczki, która tam stoi na przełamaniu, na przełęczy między Luczni Chorą a Studniczni Chorą. Ale teraz nam się pojawiła Śnieżka w pełnej krasie. No a Luczni Buda już w tyle. Ten odcinek już jest original w tym wyjeździe. Jeszcze zresztą nigdy w życiu oczywiście tędy nie szliśmy. Ale wygląda, że będzie chyba mocno asfaltowy. Doszliśmy do kaplicy. Takie szybkie ujęcie na Śnieżkę, która właśnie... Ale się odsłoni. Znowu się zamierza zasłonić. Śląski dom. I piękne okoliczności całej tej równi pod Śnieżką. Luczni Buda. Nasz wczorajszy szlak, zejście do Doliny Białej Łaby, Smogarnia, z nawet wyraźnie widocznym szlakiem nad kotłem Małego Stawu, no i te Karkonosze Zachodnie. To zajrzyjmy jeszcze do kapliczki. Pamiątkę ofiar Karkonoszy albo gór są tutaj chronologicznie podane nazwiska tych ofiar. Pierwszy był zasypany lawiną w Obrzym Dole 3 marca 1699, właściwie dwóch ich było, Donat Wenzel i Adolf Erben, a ostatni
jest z 5 lutego 2015. Radek Dawidek w lawinie w małej studziennej jamie. Otwiera się widok na tą dolinę, w której Pec się znajduje. Tu Śnieżka już będzie chyba przynajmniej w tym momencie powoli zasłonięta, ale tam się pojawiła czerna chora. Widać bunkry tych linii obronnych, które nigdy nie zostały wykorzystane. No i mamy Pec, albo coś tam, przynajmniej jakieś przysiłki Peca. Rozpoczęliśmy zejście, trawersujemy zbocza Luczni Chory i kierujemy się w stronę schroniska, które jest na tym rozdrożu, na którym potem zostanie podjęta decyzja co do dalszej drogi. Tam spojrzenie na Studniczni Choru, no i bardzo fajny widok i w doliny, i na te okoliczne szczyty z górującą na horyzoncie czerną chorą, która jest bardzo łatwo rozpoznawalna z powodu tego wigwamu, który jest na jej szczycie. Wyłoniło się za kosoczewiny schronisko, którego nazwy nie pamiętam, ale za niedługo się nam objawi. Tam ten czerwony dach to jest kolejne już na podejściu na Liszczy Chory. Nawet jest opis panoramy. No, bardzo ładne miejsce na odpoczynek. Kamienny drogowskaz. Liszczy Chora, Luciny, Czerna Chora. Wyrowka, turystyczna chata 1357. Ciekawe wejście też w takim stylu jak te okna w pokojach. No, fajne schronisko. Zmieniliśmy kolor szlaku na zielony. 1,5 kilometra. Do kolejnego schroniska Lichtrowe Boudy. Nie widać tej naszej chaty, w której mieliśmy przerwę na piwo, ale już teraz będziemy schodzić w dolinę. Jesteśmy na poziomie 1300, powiedzmy, że 50, czy teraz może już 1300. No to teraz będziemy mieć to zejście zasadnicze. Rodzaj nawierzchni na zielonym szlaku się nie zmienił. Dalej ciśnieniem asfaltem, ale no charakter z racji wysokości już jak najbardziej. Idziemy w lesie, więc widoków już specjalnie nie ma. Jedynie gdzieś liczymy jeszcze na jakieś polanki, łąki, które się pojawią, ale to już będą takie widoki pojedyncze, punktowe.
kolejny punkt pośredni osiągnięty. Wygląda jakby tu się już zaczynały jakieś tereny narciarskie. Pecu. Aczkolwiek nie są one jakoś nadzwyczaj chyba atrakcyjne, jeśli chodzi o te narciarskie oczywiście tereny w tym rejonie, bo wyciąg gdzieś tam prowadzi między te drzewa, ale to taka bardziej ośla łączka. Jest jeszcze wyciąg taki zaczepowy, to już w ogóle do nauki jazdy. Widok na tą Gliszczy Chore, tam z tyłu, ale trochę zasłonięto dachem, Czerna Chora, teraz im będzie lepiej widać. Przy lichtrowych budach doszliśmy do oznaczonej na czerwono takiej pętelki, która z pecu prowadzi no takim okrężnym szlakiem przez Modry, a w drugim kierunku zielony dół. Myśmy sobie obrali ten Modry, tam gdzieś po połączeniu z żółtym szlakiem jeszcze jakaś wychlitka, którą trzeba będzie obejrzeć, ale teraz o tyle dobrze, że już nie musimy ciorać asfaltem. Trzecia opcja to była w ogóle zejść asfaltem na sam dół, ale taką żeśmy w przedbiegach odpuścili. Kontynuując przejście tym naszym czerwonym szlakiem, doszliśmy do miejsca, z którego widać Śnieżkę, Górna Stacja, kapliczka, te latające talerze i wyciąg, który tam sobie kursuje z pecu. Różowa Chora, a my dalej tam w ten las. Znaleźliśmy tutaj przy tym naszym szlaku zejściowym punkt widokowy z pięknym widokiem na cały ten Obrzy Dół, Śnieżka. Tam na przełęczy nawet widać nasze schronisko, w którym jeszcze byliśmy kilka godzin temu. No i tu ta Studnicznia Chora. Teraz widać, że tam pogoda się też poprawiła. Już jest wszystko widokowo w jak najlepszym porządku. Poniżej ten nasz Modry Dół, do którego prawdopodobnie będziemy schodzić, chociaż na pewno to jeszcze nie wiemy, ale też tam już jakieś domki są widoczne, trochę przesłonięte tymi małymi choineczkami, owieczki się pasą i w ogóle jest sielsko i anielsko. Chyba ostatnie atrakcyjne miejsce, mostek na Modrym Potoku. Tędy też właściwie można wrócić, no aczkolwiek trochę dłuższą drogą, tam przez fragment Obrzy Dołu. Ale tu jest punkt widokowy. Aczkolwiek Śnieżka tak średnio. Coś tam ją widać. Widać Studnicznia Chora, no widać w ogóle całą tą dolinę, przepiękną dolinę. Tam jest ta nasza trasa zapewne, nie? Tamtędy musieliśmy iść tym grzbietem. Studnicznia Chora, to tamto to będzie ta Lucznia Chora. Myśmy gdzieś tam przechodzili trawersem poniżej wierzchołka. Znowu fragment takiego odkrytego terenu. Widać, że kiedyś tutaj był las, a teraz lasu nie ma. Drzewa powycinane i w związku z tym widok na Śnieżkę. Nie tylko oczywiście, ale Śnieżka jest najważniejsza. Jest Różowa Chora, Studnicznia Chora.
Do auta zostało nam jeszcze jakieś 1,5 kilometra. Wchodzimy znowu do lasu. Więc skończymy chyba ten film. 3-dniowa wycieczka. Super, hiper. Pogoda dopisała jak marzenie. Bez jakichkolwiek problemów. Przeszliśmy w pierwszy dzień około 10 km, w drugi z 23. No i do teraz też koło 9, może się zrobi 11.